Ha? Ten zamek jest zniszczony. Wygląda na twardy. Sodo! Mam wrażenie, jakby robił to już wcześniej. Ha? Hej, pożycz mi to. Ha? To jest mój kołnierz! Ten sok sprawiał, że ledwo widziałem. O, stary, to jest naprawdę kleiste. Jeez. Kiedy dostaniemy się do kolejnego miasta, kupię ci nowy. Okej. Jeśli kapitan zobaczy się z pierzastą, to trochę mi ulży, ale... Zastanawiam się, czy są jakieś inne wyjścia. Na pewno tędy. Drzwiami, które są wiecznie zamknięte. Never mind. Może jakiś kluczyk do tych drzwi. Nie? A to coś? Nope. Ten obraz jest dziwny. Jak możemy się wydostać? Co on właściwie czytał? Jak zabić wampiry? Wbij kołek w ich serce. Odetnij ich głowę. Myślę, że to jest książka, którą czytał Keith. Co to ma znaczyć? Może chce zabić własną siostrę? Być może w jego pokoju również coś znajdziemy. Książka. Jest w niej zakładka. To jest również książka o wampirach. Wampiry są słabe przeciwko słońcu. Czy to prawda? Wygląda na to, że to ich rani. Ale czekaj. Kiedy pierwszy raz go spotkałem... Co za kłamca. Wygląda na to, że miałem rację. Czy wszystko dobrze z jego siostrą? Cóż... On jej powiedział, żeby nie opuszczała domu, kiedy nieznajomi są w pobliżu, więc nigdy nie opuściła swojego pokoju. Myślę, że powinniśmy ją o to zapytać. Okej. Czyli to siostra, może brat po prostu ją chroni i nie chce, żeby wychodziła, bo to ona zabija. Nie rób tego! Przestraszysz Rachel! Rachel! Hej! Chcę porozmawiać. Niedobrze. Czy ona śpi? Być może nie mamy zbyt wiele czasu. Przepełniony kłamstwami. Nie jestem w stanie ich już kontrolować. Wylew kłamstw? Kiedy żyjesz kłamstwami, rzeczy robią się irytujące. Jeśli one się wydostają na zewnątrz, muszę się nimi zająć. Zjem je wszystkie. Bch, wa, wa, wa. Kłamstwo. Wait, czy mi się zdawało, czy mamy nowe skille na Epi? Chwila. Cole. Zwiększa siłę. Okej. Okay. That's nice. Posprzątane? Co to jest? Klucz do jakiegoś miejsca, tak sądzę. I które pomieszczenia są zamknięte? Hej, Leo, nie umrzesz, prawda? O co ci chodzi? Jeśli umrzesz, ja... O, coś pominąłem, fuck. Posłuchaj,
Po prostu zamknij się i chodź ze mną. A co do reszty, ochronię cię. Co to był za dźwięk? Ale bajzel. Nie powinnaś się nim zajmować. Postaraj się go unikać. Okej. Jest silny? Może być silny. Dobra, lepiej z nim nie walczmy. O Boże, jest ich więcej. Czemu? Otworzyło się. Oh my god. Bałagan. Jakieś płyny. Wyrwane strony od tej książki. Z każdą generacją wampirza krew w naszej rodzinie słabła. Jest mała szansa na potomstwo, które urodzi się z gęstszą wampirzą krwią. Kontrolowanie ich mocy jest niestabilne i oni mogą zaatakować ludzi, nie zdając sobie z tego sprawy. I właśnie dlatego, od kiedy wprowadziliśmy się do tego miasta, powstała zasada, żeby więzić dziecko, jeśli takie się narodzi. Narodziła nam się dwójka i jedno z nich posiadało gęstszą wampirzą krew. Ich moce się nie obudziły, ale to nie potrwa zbyt długo. Nie mogę skrzywdzić własnego dziecka. Moja żona również zmarła po tym, jak urodziła drugie dziecko, więc nie chcę tracić już nikogo więcej. Jutro porozmawiam o tym z ludźmi z mojego miasta. To jest naprawdę ciemna noc. Więc jeden z nich przebudził w sobie wampirzą moc, a druga osoba jest normalna. Więc tylko jedno z tego rodzeństwa jest wampirem. Więc jedno z nich nie żywi się krwią. Z drugiej strony, jedno z nich musi żywić się krwią, żeby przetrwać. I być może właśnie tak było, atakując ludzi, którzy przybyli do tego miasta. Rozkazy kapitana. Jestem tutaj, żeby was uratować. Ha? Skąd ty się tutaj wziąłeś? Jestem smokiem cieni. To mi pozwala ignorować fizyczne obiekty. Hej, wicekapitanie. W tej posiadłości powinna być dziewczyna. Czy wiesz może, gdzie ona się znajduje? Dziewczyna? To jest ostatnie miejsce, jakie sprawdziłem i odnalazłem tylko waszą dwójkę. Rachel tutaj nie ma. Gdzie jest kapitan? On ewakuował tamtą informatorkę oraz jej asystenta, a potem udał się na patrol na zewnątrz. Brzmi niebezpiecznie. Hej, o czym wy właściwie rozmawialiście? Wydostań nas na zewnątrz, a później chcę, żebyś chronił tamtą informatorkę. Co niby takiego twoje rozkazy mogą dla mnie znaczyć? Panie Brett, proszę, po prostu ten jeden raz. Lepiej, żebyście go schwytali. Jesteśmy na zewnątrz. Posłuchaj, to nie jest tak, że ja ci pomagam. Pójdę do tej informatorki i sprawdzę, co z kapitanem. Dzięki, naprawdę mi pomagasz. To jest gigantyczny bajzel prawdy i kłamstw. Całe mnóstwo złych, zamglonych rzeczy. Musimy się tym zająć jak najszybciej. Oh my god! Oh my god!
Oh God, no. Why? To nie skończy się dobrze. Oh my God. What the fuck? Albo i nie. Dostałem achievement za jedzenie ciastek. Nie, żebym miał jakieś wyjście. Boże, czemu Leo musiał umrzeć? To było takie unlucky. Well, plan był dobry. Z wykonaniem trochę gorzej. Okej, come on. Trzeba unikać tych, które się poruszają, bo są broken. Tędy? O nie, czy to jest kapitan? To jest... Prawie skończyła się oliwa, ale mogę zapalić na chwilę. Kapitanie! Czy on jest martwy? Czy znowu ktoś umarł? Zobacz, on jest... Nie, nie będę! Panie kapitanie! Ta sensacja... Wygląda na to, że zmarłem. Dzień dobry, kapitanie. Czy nie wyssano z ciebie krwi? Mawiają, że smocza krew nie smakuje zbyt dobrze. Dobrze wiedzieć. Panie kapitanie, czy ty jesteś duchem, duszą, zombie? Jestem nieśmiertelnym smokiem. Jestem nieumarły. Nieśmiertelnym? On nie może umrzeć, ten koleś. Dźgnij go, ugotuj. Możesz go wrzucić do zupy. On nie może umrzeć. Dopiero co został wskrzeszony. Więc wątpię, że może coś teraz zrobić. Tak, masz rację. Ten, który mnie zaatakował, to była ta dziewczyna. Zostałem złapany, nie będąc tego świadomym. I wtedy, jak sami widzicie... I później ona pobiegła dalej. A potem nagle upadłem. I wtedy kolejny... Zostaw resztę nam. Ale... Od teraz to my jesteśmy specjalistami, widzisz. Pozwólcie mi chwilę odpocząć. Jeśli coś się wydarzy, na pewno przybędę. Oh my God, znowu pominąłem. Chodźmy, Effie. Dobrze znowu cię widzieć. Więc nie opuściliście tego miasta. Cóż, nie mów, że cię nie ostrzegałem. Nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli cię zabiję i wyssę twoją krew. Pierwsze pytanie. Czy ty jesteś wampirem? To prawda. Jestem wampirem. Czy zaatakowałeś kobietę ostatniej nocy? Tak, to byłem ja. Wystarczy tych kłamstw. Daj sobie spokój. Proszę. Na początku spotkałem cię w środku dnia,
kiedy słońce wciąż było na zewnątrz. A potem odnalazłem resztę pamiętnika w pomieszczeniu, które było za kuchnią. Zgodnie z tymi informacjami, tylko jedna osoba z tego rodzeństwa odziedziczyła wampirzą krew. Kłamstwa, ja nie kłamię. To ja zaatakowałem ją ostatniej nocy i wyssałem jej krew. Zaraz się udusisz, dziecko. To ja zaatakowałem ludzi z miasta oraz własnego ojca. To ja to wszystko zrobiłem. Rachel niczego nie zrobiła. Nie musisz odpowiadać mi na pytania, których nawet nie zadałem. Nie powinieneś był tyle kłamać, jeśli nie jesteś do tego przyzwyczajony. Effie. Nie, to jest za duże, za smutne. Ja nie chcę. W takim razie, czy masz zamiar czekać, aż zostanie pożarty przez własne kłamstwa? Tego również nie chcę. W takim razie musisz to zrobić. I tylko ty jesteś w stanie. Ponieważ ja również jestem kłamcą. Zjedz to wszystko, żeby już nigdy więcej nie musiał kłamać. Zrobię to. Little Lie. Oh my god. Właśnie się zorientowałem, że on ma 3 paski życia. Oh. Co robi Triple Knife? Uderza we wszystko? Chyba nie. Dobra, skupmy się na jednym na razie. Ciekawe, czy wystarczy nam życia. On sadzi naprawdę duży damage. Come on. O Boże, ten damage. No, no, what the fuck, czemu? Okej, to koniec. This is the end. Czy ja jestem za słaby? Pomyśleć, że spotkałem makerówkę, która faktycznie wymaga, by się expiło postacie. W Ładanoharze to było wszystko tak łatwe, że ignorowałem wszystkie walki. Ale dobra, może dostanę achievement za zły ending. Effie! Leo! Leo! Uciekaj! Dlaczego? Dlaczego? Panie kapitanie! Ach, więc moje ataki nie mają efektu. Na razie się wycofamy. Ale Leo... Wszystko ze mną dobrze. Ja i tak nie jestem zbyt dobrym człowiekiem. Czy jesteś pewien? Tak. Panienko... Nie! Zaczekaj! Wicekapitan i Effina później wrócili na alejkę, ale rodzeństwa i Leo już nie było.
to tak jakby nigdy nie istnieli. Czy wszystko z tobą dobrze? Kapitan zaraz przyjdzie. Tak. To jest tylko coś, co usłyszałem, ale ktoś zgłosił, że widział go w innym mieście. Więc... Tak. Tata. Hard Knock Life Achievement. Smutek. Najgorzej. Że też musieliśmy dostać taki ending. Dobra, zrobię sobie chwilową przerwę i zaraz do was wrócę. Usłyszymy się w kolejnych zakończeniach już wkrótce. Triple Knife. Triple Fire. To niezły damage. Oh my god, to będzie aż za proste. Wow. Biedny boss. Bez szans kompletnie. Okej. Big Lie. Odnowimy sobie manę. Koniec walki. To nawet nie było już trudne. Zjem. Zjem to wszystko dla ciebie. Rachel. Rozumiem. A więc tata utrzymywał to w sekrecie. Zastanawiam się, czy wampiry mogą przeżyć na zwierzęcej krwi. Haha, ponieważ we mnie również jest ludzka krew. Oczywiście. Rachel, czy ty znowu kogoś zaatakowałaś poprzedniej nocy? Poprzedniej nocy? Ja spałam. Ach, spałam, prawda? Czyżby? W takim razie nieważne. Jestem pewien, że wilk dostał się do miasta. Musisz być ostrożna, Rachel. Bracie, przepraszam, że cię przestraszyłam. Nagle poczułam się dziwnie. Wszyscy ludzie z miasta zaczęli uciekać po tym incydencie. Upolowaliśmy wszystkie zwierzęta dookoła miasta. Moja krew nie wystarczy. Zostało jej tak mało. Co powinienem zrobić? Ludzie, podróżnicy. Usnąłem w środku nocy. Rachel wyszła na zewnątrz. Kiedy wyszedłem, odnalazłem Rachel, śpiącą, oraz ludzkie zwłoki. Od jak dawna wiecie, że kłamałem? Od czasu, kiedy skłamałem, że jestem detektywem, zacząłem cię wypytywać. Plus, masz nawyk uśmiechania się, kiedy kłamiesz. Powinieneś uważać na takie nawyki. Haha, wiecie, myślę, że preferuję ciebie, kiedy jesteś naturalny, taki jak teraz. Ach, to mnie męczy. Ale... wszystkie elementy układanki były na widoku. Czy ty... masz rację. Być może chciałem, żeby ktoś mnie zatrzymał.
Wiedziałem, że to wszystko jest egoistyczne. Zarówno mój ojciec, jak i ja nie chcieliśmy się dostosować do tej zasady i nie mogliśmy skrzywdzić Rachel. Ale kiedy spojrzysz na to w ten sposób, myślę, że był dobry powód dla tej zasady. Muszę teraz odpokutować, jakoś. To miasto stało się takie puste. Cóż, w każdym razie, ty wciąż jesteś cały we krwi. Mogę pożyczyć ci trochę ubrań, jeśli chcesz. Nie, chcemy się stąd wydostać, zanim tamci kolesie się obudzą. Boże, co się z tobą stało, Effie? Poszłam im pomóc i zostałam uderzona, a pan kapitan stracił przytomność. Co do cholery, nie straszcie mnie. I czy to ciastko, o którym Levin wspominał, nie było kłamstwem? I co on właściwie miał na myśli? Być może nigdy się nie dowiemy. Powinniśmy ruszać. Jestem taka śpiąca. Czy my znowu musimy chodzić po tych drogach? Jeśli ci się to nie podoba, zostawię cię tutaj. Nie, podoba mi się. Haha, uważajcie na siebie. Żegnajcie. Hej, weź mnie na barana. Ik, przepraszam. Papier, kamień, nożyce. Jeśli wygrasz, zgodzę się. Dobrze. W takim razie zaczynajmy. Kamień. Papier. Lie it. A więc to koniec naszej pierwszej części historii Lie It. To była całkiem przyjemna gierka. Zdecydowanie ciekawsza od Alice Mayer, przynajmniej dla mnie. Postacie w tej grze mają naprawdę sporo charakteru i muzyka jest również bardzo dobra. Co do samej fabuły, no to jeszcze ciężko ocenić, bo cała opowieść jest podzielona na trzy części, a my skończyliśmy dopiero pierwszą, także... No ale sama część pierwsza była jak najbardziej fajna, więc to jest na plus. Hej, dokąd udamy się następnie? Gdzieś, gdzie nie będziemy musieli iść za długo. W miejsce, w którym jest mnóstwo zabawy i różnych gier. Albo po prostu do jakiegoś cool miejsca. Hej, Leo. Kiedy będę mądrzejsza, zjem również dla ciebie twoje kłamstwa. Być może najpierw powinnaś skupić się na czytaniu. Z czego się tak cieszysz? Koniec. No więc dotarliśmy do końca Lie It i zdobyliśmy kolejny achievement. To be continued. To była naprawdę przyjemna gierka. Co to jest, bonus room? Dobra, myślę, że to by było na tyle na ten odcinek z Lie It. Także dzięki wielkie za oglądanie tej serii, albo raczej jakby pierwszej części tej serii. Mam nadzieję, że gra wam się podobała. Jeśli tak, to klasycznie zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz. Możecie napisać, co myślicie o tej grze, czy chcecie, żebym kontynuował tę serię, czy chcecie, żebym po prostu nagrywał kolejną część, część drugą. Jak będzie odpowiednia ilość pozytywnych jakby komentarzy i będziecie wykazywali, że chcecie kontynuację, to na pewno się za to zabiorę w najbliższym czasie.
Jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam oczywiście na mój serwer Discord. No i to tyle. Trzymajcie się. Cześć.